Szanowni Państwo, cóż mi wystarczy powiedzieć, chyba tylko tyle, że jestem najszczęśliwszym dyrektorem instytucji kultury, jaką jest biblioteka. Tak naprawdę w Polsce biblioteki przeżywają trudne czasy, trudne chwile, bo czytelnictwo spada, wiele placówek się zamyka, ale nie w Wałbrzychu. Właśnie, nie w Wałbrzychu. Na Piaskowej Górze nigdy nam nie brakowało czytelników, a teraz przed otwarciem widzimy, jakie duże zainteresowanie jest już osób z zewnątrz i mam nadzieję, że wszyscy tłumnie do nas tutaj przyjdą. W takich warunkach aż chce się pracować jeszcze więcej. Ja sobie jeszcze pozwolę przywitać, wśród nas są przedstawiciele Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Witam bardzo serdecznie i chcemy przy tej okazji się pochwalić tym, że Wałbrzych nie zamyka, a modernizuje i otwiera biblioteki. Mamy nadzieję, dzięki panu prezydentowi i wszystkim osobom zaangażowanym, jesteśmy dobrym przykładem dla innych. Chciałam też bardzo podziękować wszystkim, którzy naprawdę wykonali tutaj ogromną robotę, bo wiedzieliśmy po kolei, jakie były tutaj problemy, ale o problemach już nie mówimy. Teraz dla nas jest to miejsce magiczne, piękne. I tak jak mówimy tu z panem dyrektorem, z takim partnerem, z takim sąsiedztwem uda nam się na pewno jeszcze wiele rzeczy zrobić. Dziękuję pięknie. Panie dyrektorze, to zapraszamy jeszcze pana do mikrofonu. Dzień dobry państwu. Ja bardzo dziękuję, że zechcieliście państwo dzisiaj być z nami w dniu dla nas bardzo ważnym. A tak naprawdę otwarcie tego jeszcze pachnącego remontem obiektu to dla nas najlepszy prezent, o jakim mogliśmy tylko marzyć. Prezent od prezydenta Romana Szemeja na 20-lecie istnienia Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, bo w tym roku obchodzimy właśnie 20-lecie. Obiecujemy państwu, że na pewno będziemy reaktywować Piaskową Górę, choć tak nie do końca z tą Piaskową Górą rozstawaliśmy się. 25 miesięcy trwał remont i przez te 25 miesięcy, aby nie rozstawać się z Piaskową Górą, mogliśmy gościć dzięki Grażynie Urbańskiej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Grota Roweckiego. Tam organizowaliśmy spotkania, tam organizowaliśmy warsztaty, tam organizowaliśmy zajęcia. Powracamy na ulicę Broniewskiego. Cieszę się, że mamy znakomitego, inteligentnego, odczytanego sąsiada, z którym tak naprawdę możemy nie tylko otwierać książki, ale i przestawiać góry. Mam nadzieję, że państwo będziecie się bardzo dobrze czuć w naszych murach. Dziękuję wszystkim również moim współpracownikom, bez których też nie byłoby nas właśnie tu i teraz, którzy zwłaszcza w ostatnich dniach, ostatnich godzinach, jeszcze wczoraj do późnych godzin wieczornych, bardzo ciężko pracowali, abyście państwo mogli czuć się tutaj dobrze. Dziękuję bardzo.